Witajcie, nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chcę wam powiedzieć o czymś, co może zmienić twoją wieczność, co może zmienić twoje przeznaczenie. Niezależnie od tego, ile spraw masz na głowie, jak bardzo się śpieszysz, to, co ja teraz ci powiem, jest tak naprawdę kluczowe dla twojej wieczności, dla twojego losu. Ja się urodziłam w tak zwanej normalnej rodzinie, która w zasadzie była jednak toksyczna. Miałam mamę, tatę, miałam brata, ale od dzieciństwa borykałam się z depresją i nie wiedziałam dlaczego. Ja dopiero później zrozumiałam, że jedną z przyczyn było to, że urodziłam się i wychowywałam się w odrzuceniu, a drugą z przyczyn było to, że byłam zaangażowana w okultyzm. Mój tato był utopiony w okultyzmie, był zafascynowany mocą i ja to od niego przejęłam. I wiecie, tak sobie wzrastałam w takim poczuciu bezsensu i pustki. I najbardziej mnie zawsze rozwalało to, że wszystko, co widziałam wokół siebie, nie było trwałe. Nie było żadnej rzeczy, która była trwała. Bo myślałam sobie nawet o tych szczęśliwych ludziach, szczęśliwych rodzinach, posiadających słodkie, kochane dzieciaczki. I te dzieciaczki później dorastają, stają się dorosłymi ludźmi, mają swoje dzieci, a potem po prostu umierają. A następnie ich dzieci dorastają, zakładają rodziny i umierają. I tak dalej, i tak dalej. I po co to wszystko? Rzeczy, które wydają się tak naprawdę, rzeczy, które wydają się pozornie wartością, tak naprawdę są bardzo kruche, są naprawdę nietrwałe. Przecież wszyscy wiemy, że dzieci giną pod kołami samochodów. Przecież wiemy, że ludzie bogaci, szczęśliwi umierają na raka. Powiedzcie, co tak naprawdę jest trwałego na tym świecie? Nic. Nic. Jedyne, w co możesz zainwestować, co jest prawdziwą inwestycją, to pojednanie z Bogiem. Z Bogiem możesz się pojednać tylko przez krew Jezusa Chrystusa, który zapłacił za ciebie ten dług, który ty masz. Dlatego, że karą za grzech jest śmierć. Więc jeśli chociaż raz zgrzeszyłeś w swoim życiu, to jesteś dłużnikiem, jesteś winien śmierci i możesz nie spłacać tego długu. Po prostu potrzebujesz podjąć decyzję, że chcesz, by ta ofiara, którą poniósł za ciebie Jezus, by ona miała praktyczne odniesienie do twojego życia. Potrzebujesz pokutować ze swojego bezbożnego życia, potrzebujesz uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Potrzebujesz przyjąć to, co On zrobił dla ciebie jako twoje wybawienie, jako tą zapłatę za dług, twój dług. Jeśli tego nie zrobisz, to niezależnie od tego, czy będziesz jeszcze żył 5 lat czy 55, skończysz w piekle. Dlatego, że Bóg jest święty i nie możesz mieć z Nim społeczności. Jeśli nie obmyjesz się w krwi Chrystusa, nie ma takiej możliwości. Jezus powróci na tą ziemię. Jezus powróci na tą ziemię. I ja ci życzę, żebyś był na ten moment przygotowany. Ja ci życzę, żebyś pojednał się z Nim, bo jeżeli się z Nim nie pojednasz, to będziesz ten moment witał z drżeniem i przerażeniem. Dlatego nie trać czasu. Nie myśl o Sylwestrze, o głupich imprezach, gdzie się urżniesz, a potem będziesz mieć kaca. Po prostu pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem, bo nie wiesz, czy do tego Sylwestra dożyjesz. Taka jest prawda. Pojednaj się z Bogiem, nie trać czasu. Jezus wróci na tę ziemię. Bądź gotowy na ten moment. Amen.